20 marca 2013 roku spotkaliśmy się na podsumowaniu działalności sportowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2012. W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się przemiła ceremonia. Zgromadziła tutaj najwybitniejszych sportowców oraz organizatorów i animatorów sportu wojskowego, którzy dziś podsumowali dokonania roku 2012. To był bardzo udany rok dla wojskowego sportu. Przypomnijmy, że wojskowi sportowcy zdobyli 2 medale olimpijskie w Londynie. Kapral Sylwia Bogacka, kapral Damian Janikowski to sportowcy wizytówki Wojska Polskiego. Wyróżniono innych sportowców, trenerów, organizatorów sportu wojskowego. Wyróżniono również tych wszystkich, którzy zajmują się sportem powszechnym w Wojsku Polskim. Wojsko i sport to jedność. Nie ma wojska bez sportu. Nie ma sportu, nie ma polskiego, wyczynowego sportu bez Wojska Polskiego. Także dziś podsumowanie wypadło bardzo okazale, bardzo uroczyście. Uroczystość zaszczycili pani minister sportu i turystyki Joanna Mucha, pan minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Gospodarzem tej uroczystej gali był szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Mieczysław Cieniuch. Jestem naprawdę pod wrażeniem i bardzo się cieszę, że po prostu zostałam tak wyróżniona, że nasza praca została po prostu doceniona i też bardzo chciałabym podziękować tutaj w wojsku, że mamy taką możliwość właśnie trenowania na najwyższym poziomie. No nie spodziewałam się, że będę musiała z Damianem konkurować. Ale cieszę się bardzo przede wszystkim ze wszystkich wyróżnień i z tego, że siły zbrojne gdzieś widzą nas i widzą, że staramy się godnie reprezentować państwo. Tak jak było widać, niezmiernie mi jest miło oznaczenia najwyższej rangi. Cieszę się, że jestem w wojsku, że jestem żołnierzem zawodowym w zespole, w grupie sportowej. Także jestem zadowolony, jest super.